W tym roku w Rzeszowie pokazujemy rzecz, która miała już swoją premierę na wystawie LEGO w Kopenhadze. Będzie to Luna Park zmechanizowany, działające karuzele i różne atrakcje lunaparkowe. Będzie przedstawiona bardzo wolna, dowolna interpretacja Bitwy Oliwskiej. Będziemy mieli również planszę przedstawiającą postaci z gry Warhammer 40 000. Pokażemy również makietę kolejową, krajobraz kolejowy, budynki stacyjne, wszelkie rzeczy, które są związane z koleją. To jest też w sumie dość spora makieta. No, to są rzeczy, które zostaną na wystawie tutaj przez 2 miesiące. Natomiast w weekend otwarcia będziemy mieli zawody ciężarówek zbudowanych z klocków Lego. Będziemy mieli pokazy programowania robotów dla małych dzieci. Również będą roboty sterowane ruchem ciała, które będą dla może troszkę starszych osób. I one też będą tutaj przez całe 2 miesiące. Weekend otwarcia to również wielkie budowanie. Będziemy budować policjanta z klocków. Jesteśmy w Rzeszowie. Jesteśmy w okręgu, który bardzo mocno kojarzy się z przemysłem lotniczym. I my, jako społeczność dorosłych fanów LEGO, postanowiliśmy przygotować na tą wystawę specjalny model wystawowy. Jest to model, myślę, że łatwo rozpoznawalny, samolotu szkolno-bojowego TS-11 Iskra. Będziemy te zestawy tutaj rozdawać dzieciakom nie za darmo. Będą musiały troszeczkę na ten zestaw zapracować, ale myślę, że będzie to bardzo miła pamiątka z naszej wystawy z otwarcia.